Wysoka Izbo. W dniu dzisiejszym mam przyjemność przedstawić stanowisko Klubu Poselskiego Ruch Palikota w sprawie projektu ustawy o skutkach powierzenia pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Pan premier wspomniał w swoim liście przewodnim, że projekt ma na celu wykonywanie prawa Unii Europejskiej i w sumie wystarczyłoby przeczytać tylko i wyłącznie opinię sekretarza stanu, aby dojść do wniosku, że skoro minął już termin i nasz wielki brat Unia się czepia, to projekt musi przejść. Ale czy tak naprawdę na pewno ten projekt, ta ustawa jest nam potrzebna? Przecież opóźnienia w tej sprawie wytłumaczono tym, że to stanowisko, to zjawisko to taka mała skala, zaledwie 0,3%. Choć pewnie to szok dla rządu, bo przecież to nie do nas mieli przyjeżdżać za chlebem. To my mieliśmy jeździć i dorabiać Unię Europejską. Przecież jesteśmy zieloną wyspą, jesteśmy tak bogatym krajem, że mało kogo już stać na to, żeby tutaj mieszkać. O pracy i o warunkach pracy w ogóle nie wspomnę, a jeszcze dochodzi do tego służba zdrowia. Zresztą tak mały odsetek cudzoziemców pracujących u nas w Polsce w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej pokazuje dobitnie, jak mało atrakcyjnym krajem jesteśmy pod względem zatrudnienia. Jak słaba jest nasza oferta, a co najważniejsze, jak słabo promujemy nasz kraj. W projekcie i w uzasadnieniu czytamy, jak bardzo ta ustawa ułatwi życie cudzoziemcom, którzy jednak mimo wszystko zdecydują się podjąć pracę w naszym kraju i jak bardzo pod względem formalnym praca w Polsce stanie się atrakcyjna i poza oczywiście bardzo ważnymi kwestiami, które regulują prawo do pracy, sprawy ubezpieczenia, dochodzenia zaległych roszczeń, wspomniano, jakie straty ponosi budżet w związku z nielegalnym zatrudnieniem. Tu powinniśmy zadać pytanie, dlaczego tak długo zwlekaliśmy z wprowadzeniem tej ustawy. Przecież Unia Europejska wydała dyrektywę w 2009 roku. Jak długo bylibyśmy w stanie tolerować te straty choćby z należnego podatku, gdyby nie przypomniała sobie o nas Unia? Takich pytań można zadawać wiele i przy okazji wielu innych ustaw, ale projekt został pozytywnie zaopiniowany w trakcie konsultacji społecznych, a w naszym kraju, który de facto od 2004 roku jest członkiem Unii Europejskiej, takich regulacji brakuje i są one potrzebne, tego się nie da po prostu ukryć. Z uwagi na to, że obserwujemy niż demograficzny, a nasze to społeczeństwo się starzeje, za chwilę niezbędna będzie nam pomoc z zewnątrz i po prostu musimy dostosować nasz kraj do tych wymogów i uatrakcyjnić nasz kraj, podnosząc bezpieczeństwo w sprawie warunków zatrudnienia na poziomie unijnym. Dlatego też Klub Ruch Palikota poprze ten projekt i będzie głosował za przyjęciem tej ustawy. Dziękuję. Dziękuję.